Zima 2023, pierwszy sezon rozpoczynający rok 2023, Q1, tak zwany Q1, czyli kwartał pierwszy. Jest to 29 sezon w historii istnienia biznesowych rozgrywek Elite Ligi. No i czekamy na sezon wiosna, który będzie tym jubileuszowym 30. Ale skupmy się na kwartale pierwszym. Rozpoczęliśmy w styczniu 111 drużyn podzielonych na 10 poziomów, 10 grup. No i właśnie w tym sezonie po raz pierwszy w historii nastąpiła zmiana nomenklatury, zmiana nazewnictwa. Elite pierwsza do piątej ligi B, B jak biznes. Tutaj umieściliśmy bardzo, bardzo hermetycznie, elegancko najciekawsze drużyny biznesowe, korporacyjne oraz pierwsza do piątej ligi A, A jak amator, w której występują bardzo ciekawe, najlepsze projekty piłkarskie, koleżeńskie, ale także najlepsze biznesowe drużyny, albowiem nie jest to tajemnicą, że elit pierwsza do piątej ligi A to są grupy, w której gra się w piłkę i tam wiele drużyn chce po prostu być, także biznesowych, natomiast elit pierwsza do piątej ligi B to jest nasze miejsce, w którym bawimy się futbolem, cieszymy się każdym tygodniem spędzonym na boisku i tak wygląda ten podział. Gramy na dwóch obiektach: Varsovia, znane i lubiane miejsce na mapie piłkarskiej, oraz od tego sezonu Drukarz, czyli Międzynarodowa 2, Park Skaryszewski, tam bardzo fajny Orlik 56-36, przykryty balonem, także po raz pierwszy w historii zaprosiliśmy Was także w tym sezonie na rozgrywki siódemek, albowiem boisko wymiarowo spełnia idealne warunki do gry 6+1. Przed nami omówienie pierwszej części sezonu Zima 2023, na którą zapraszają Was Dominik oraz Patryk. No i Kuba, życzymy udanej audycji. Elite pierwsza liga B to najwyższy poziom rozgrywkowy biznesowych rozgrywek. No i tutaj znamy i także lubimy 12 drużyn występujących w rozgrywkach czwartkowych. Energinat, Bavaria Motors, Group One, PZU Sport Team, Match Trade, Zdrofit, Ebury Polska, Pit Radwar, Link 4, CDC, Aromase, Benefit Systems. To nie dość, że są to marki, są to liderzy swoich branż, to także świetni piłkarze, świetni ludzie i w tym momencie przyjrzymy się 5 tygodniom rozgrywek zimowych, które w skondensowanej formie przedstawimy. To jest jedna z nielicznych grup, w której nie ma debiutantów, trzeba zaznaczyć. No i też trzeba zaznaczyć, że no wiadomo, 5 kolejek dopiero za nami, ale no tabela jest dość wyrównana, oczywiście wyłączając zespół Energinat, który tutaj ewidentnie przoduje tabeli, ale może zanim o nich, to Dominiku, kogo tutaj byś widział jako jakieś wyróżnienie? Komu byś przyznał? Dwie drużyny przychodzą mi do głowy i nie jest to top 3. PZU Sport Team i Match Trade. Szczerze powiedziawszy, kiedy ustalaliśmy kalendarz, terminarz, bardziej twierdziłem, że to będą ekipy dołu tabeli niż góry, a PZU i Match Trade zaskakują, chociaż wiem, że PZU potrafi wygrywać, wiem, że ma swoich najlepszych zawodników, Tomasz to jest legenda i tak dalej, co nie zmienia faktu, że naprawdę ta skład tych 12 drużyn jest naprawdę silny. Szczerze powiedziawszy, nie spodziewałbym się tak nisko Aromase, że to bardziej przewidywałem, że to Aromase będzie wyżej niż PZU. Match Trade tak samo, no wiem, że to jest 7 punktów i dopiero połowa, mają 2 zwycięstwa, jeden remis i 2 porażki, no ale mimo wszystko po pierwszej części sezonu jestem zaskoczony pozycją Match Trade'u i PZU Sport Team. No tak naprawdę, gdyby nie wczorajsza, bo nagrywamy to w piątek, porażka z Link 4, to Match Trade miałby dzisiaj, mógłby mieć 10 punktów i tutaj wskoczyć na, no w zasadzie nie, no tabela by została ta sama, bo punktów by mieli tyle samo co PZU, no ale wiemy, że tam Match Trade w związku z feriami miał bardzo duże osłabienie. Panowie, wiemy, że w związku z feriami chcieli tutaj jakieś przełożenie, jak wiecie, no my unikamy tego jak ognia,
więc mecz został rozegrany. Mimo wszystko do połowy było całkiem, wyglądało to całkiem nieźle, bo był, jeżeli się nie mylę, remis. 2-2 było, tak. Było 2-2. No potem jednak Link 4 dodał do pieca. Paweł Sekita, niezastąpiony, świetny zawodnik. No i on tam dodał do pieca, dorzucił chłopakom trochę werwy, dodał, tak powiedzmy. No i Link 4 wygrało. Tutaj na pewno to Maastricht, ten mecz może sporo kosztować. No i tak samo o wspomnianym PZU, tutaj to trochę już napomknę, dobiję do ciebie, Dominiku. Wczoraj mierzyli się z Group One i Group One zdecydowanie prowadziło, ale potem PZU zaczęło drabiać. Można powiedzieć, że zabrakło jakichś 3 minut, 4 powiedzmy, i PZU śmiało mogłoby zremisować, a nawet wygrać, ale Group One, no tam Alan Stępniewski strzelił chyba 4 czy 5 bramek, sam jeden w tym spotkaniu, więc no chłop widać, że zdrowy jak koń i wrócił do pełni formy. Więc mówię, no PZU mogło być po wczorajszej kolejce, mogło być nawet na drugim miejscu przed Bawarią i Group One, więc tutaj naprawdę bym ich nie deprecjonował. To jest bardzo dobrze ułożony skład. Tutaj, Dominiku, się z tobą nie mogę zgodzić. Ja z kolei bym powiedział, że jestem lekko zawiedzony Peter Dwarem. Co prawda, no cały czas nagrywamy to stosunkowo wcześnie, miejmy tego świadomość. No ale Pit Radwar, drużyna, która w poprzednich sezonach no jednak mierzyła się z tą czołówką jak równy z równym, teraz co prawda też te mecze są wyrównane, to właśnie wspomniane PZU przegrana jedną bramką, Group One akurat wygrali, panowie, wygrali ze świetnie dysponowanym Zdrofitem, wygrali z bardzo dobrym Group One w tym sezonie, ale no przegrali również tylko jedną bramką 4-5 z Ebury Polska, a Ebury Polska no jednak nie jawi mi się jako wybitny zespół w tej tutaj tabeli, w tej grupie, a jednak no Zenergy na ten, no tutaj panowie pewnie w ostatniej kolejce właśnie ten mecz wczoraj miał miejsce, nie mieli tam za bardzo podjazdu, obrona dobrze tam działała, bo jednak tych bramek padło niewiele. Ale Rafał Zakrzewski z Energinatu no, miał trochę tutaj używania. Także mówię, no Pit Radwar lekko zawiedzony, ale patrząc w terminarz, kogo jeszcze panowie spotkają na swojej drodze, Bawaria Motors w najbliższej kolejce, tutaj pewnie też będzie bardzo ciężki mecz. CEDC, tutaj z CEDC nie wiadomo, jak może się potoczyć spotkanie, to jest naprawdę 50-50. A tu jest, w tej lidze jest tak, że 1-2 mecze jesteś w stanie przeskoczyć bardzo wysoko. Zwróćcie uwagę, 2 zwycięstwa. Tak jak zauważyłem, no wyrównane, tak? Ale absolutnie. A Romase może wygrać 2 mecze i nagle będzie gdzieś w pierwszej i kończąc, furce piątce. Więc. Kończąc o Pitra 2, że no, terminarz pozwala wierzyć, że jeszcze wejdą wyżej, ale no zobaczymy. Pozwoliłbym sobie dać tutaj taką kategorię ponad stan, ekipy ponad stan, które nie przewidywałbym, że tak dobrze będą sobie radzić do tej pory, i to będzie ekipy, które wymieniłem, czyli Match Trade, PZU Sport Team i Ebury Polska. To są ekipy dla mnie ponad stan. A ekipy, których wymagałbym więcej, to jest druga kategoria, którą bym stworzył, to jest ekipa Aromase, CEDC i Benefit System. I Benefit System, o nich właśnie myślałem. No tak, szukałem naprawdę ich gdzieś wyżej, a są na samym dole, więc tak naprawdę Benefit, no to ta tabela Aromase Benefit wygląda, jakby odwrócić delikatnie tabelę z poprzedniego sezonu. No to co do Aromase może nie do końca. No ale Benefit tak ostatecznie na trzeciej pozycji zakończył. Co nie zmienia faktu, że na przykład pozycja Link 4 wcale mnie nie dziwi. Ja wiem, że tutaj za chwilę panowie z czarnych koszulkach przyjdą, jak to, my jesteśmy ekipą. Tak samo jak i trzeba przyznać, że Link 4 już od wielu sezonów przyzwyczaiło nas do tego, że raczej środek tabeli. To jest tak zwany kamień w bucie i to jest drużyna, która potrafi przeszkodzić tym najlepszym, ale w nieoczekiwanym, najmniej oczekiwanym momencie
i ewidentnie do nich należy ten tytuł w pierwszej lidze, ale tak jeżeli chodzi o walczenie o top 3, nawet top 6, to ciężko będzie, chociaż może panowie mnie zaskoczą w tym sezonie, więc może być zupełnie co innego. Ale no, nie powiedzieliśmy też o Zdroficie. Ja nie chcę o nich mówić, bo zaraz znowu to łatkę do mnie przygnie, więc może... A czy, ważne pytanie, bo ja byłem przez 2 tygodnie i tam Przemka Piekarza widziałem w czapce, czy Przemek nadal gra w czapce, czy gra bez czapki? Zdaje się, że ostatnio już nie. Wczoraj go nie było, więc z całą pewnością... Nie ma czapki i nie ma wyników. Słuchajcie, ja jeszcze wejdę tutaj, bo padło na początku stwierdzenie, że match trade bez składu, benefit systems bez składu. Słuchajcie, Elite Liga gra cały rok, gramy 4 sezony, 3 sezony... ligowe i 1 sezon sparingowy. Sparingi trwają lipiec, sierpień. Okay? Troszkę września było, ale chcemy to też zmienić, abyśmy od września już zaczynali ligę. Więc w ciągu roku gramy poza lipcem i sierpniem, no i gramy też w ferie. Biznesowa część jeździ na ferie, jeździ na wakacje zimowe. Dlatego te 2 tygodnie są trudnym czasem, ale spokojnie, jest masa drużyn, które mają pełne składy. Jeśli jakaś drużyna ma 2-3 akurat poza, no musicie sobie z tym poradzić. To są 2 tygodnie. Jakub, akurat jeżeli chodzi o benefit, to sprawa jest prosta. Tam po prostu bramkarz jest albo go nie ma. Tak, jest 50-50. I to jest jedyny problem tego zespołu. Tak, jest albo go nie mają ma. Mają świetnego bramkarza, który ma też inne pasje. Inne priorytety. Więc panowie, dochodząc tutaj do głosu, chciałem powiedzieć, że jest to bardzo wyrównana grupa. No ten Zdrofit może, Jakub. Jak widzisz ten Zdrofit w tym sezonie? Zdrofit widzę bardzo zdrowo, natomiast dojdę tylko to jest bardzo wyrównana grupa, naprawdę. Nie patrzcie na tabelę. Benefit ma 0 punktów, a gra jak równy z równym, przynajmniej przez pół meczu z każdym. Natomiast faktem jest, że ta czołówka, no te mecze są bardzo wyrównane. Wczorajsze zwycięstwo 8-7? 8-7. Bavarii Motors, no bo no wiadomo, każdy mecz Aromase, to był comeback świetny. Jest wielkim przeżyciem i wielką emocją. No, zwróćcie uwagę, w czwartej kolejce też 4-5, 5-6, 5-6. To jest cały czas 4-5, tak. Tutaj mecze na styku. No pierwsza kolejka. 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 6, 3, 2. Spójrzcie na pierwszą kolejkę, jak to wygląda. Naprawdę także, wyrównana Także ja tutaj nie muszę nic dodawać. Każdy zespół jest naprawdę solidny. O Zdroficie miałem coś dodać. No drużyna zdrowa i fitnessowo bardzo sprawna. Dobrze wyglądająca. Za chwilę będziemy mówić o przewidywaniach, natomiast ja myślę, że ta drużyna będzie wysoko w tabeli i to się wcale nie zmieni. Wyprzedzi tutaj spokojnie 2-3 zespoły, zaraz o tym powiem. Natomiast panowie, informacja do was taka jest, że tutaj znakomita większość drużyn jest na cały rok i po prostu nasze organizacyjne działania kierują się w stronę taką, że mamy nadzieję, że to się wydarzy i od kwietnia będziemy mieli 6 grup B, od 1. do 6 ligi B. No i tu najlepsza część też zostanie w pierwszej lidze, bo widzimy tutaj pewną potrzebę do koptowania jednej grupy, także bądźcie spokojni, Energy Nut na pewno, no to jest kolejny już sezon, 3., 4, w którym Energy Nut wygrywa pod rząd. Chłopcy troszkę z uporem maniaka nie chcą być tak za bardzo przesuwani wyżej, no ale wiecie, no jeśli ktoś gra dobrze, no to nie może grać ze średnimi na przykład drużynami. No, powoli nam odbierał argumenty, żeby ich zostawić. Więc panowie z Energy Natu będą absolutnie awansować, jeśli sobie oczywiście tego życzą. Jeśli sobie tego nie życzą, to będziemy rozmawiać, używać jakichś argumentów innych, natomiast przemocą przepchniemy ich tam. Cała wszystkie drużyny pozostałe są naprawdę solidne. No i dobrze, panowie, no co tu mam jeszcze dodać? Zwróćcie uwagę, no może... bo nie powinniśmy o 2 pierwszych miejscach, jakby krążymy cały czas wokół tych innych. No bo myślę, że o nich jeszcze będziemy wiele wspominać. Nie ma co krążyć. Solary, drużyna Ernesta Wasia, no jest rewelacyjna, no świetnie grają piłką, chłopcy nie biegają. To też nie jest najmłodszy zespół, to jest zespół wiekowo poukładany, właśnie dosyć solidnie, 35-45 lat, więc to jest taki kwiat, już tak naprawdę powolutku to się robią oldboye, ale jest tam też zaciąg 3-4 graczy młodych, którzy są silni, widać, że fizycznie doskonale wykwalifikowani.
No i ta piłka chodzi. Ta piłka chodzi i często w drugiej połowie Energy Nat po prostu odjeżdża rywalem. Ale bardzo podobnie bym scharakteryzował Bawarię Motors. Tam Bawara też Motors 30 plus. Tak, i bardzo doświadczeni i dobrze zbudowani obie ekipy. No, ale raczej tam jest też kilku młodych graczy, no, to jest raz. Tak. I dwa, Bawara no nie ma takiej przewagi jak Energy Nat. Te wszystkie mecze są takie wymęczone. Znaczy, no nie mają takiego kota jak Rafał. A tu Rafał Zakrzewski po prostu z jednej strony tak się zastanawiam, bo to troszkę taki misiu jest. Mówię, kurczę, jak taki gość, taki pucłowaty, a on w ogóle... Mówię, no nie, on ma przeszłość na futsalową, więc tutaj umiejętności piłkarskie... Był w szóstce kolejki, mówię, dobra, raz, drugi, trzeci, mówię, ale... coś jest z gościem nie tak, no, trzy razy pod rząd. Szczerze, to jest gość, który w sumie nie spada z więc szóstki. Może, Rafale, może my tam cię wrzucimy od razu, zresztą mamy taką grafikę. No, już ma swoje miejsce w szablonie. No. Także szablon jest i Rafał jest... Natomiast Bawaria Motors no nie ma takiej przewagi, wygrywa tym entuzjazmem. No wczorajszy mecz, no, chłopcy przegrywali 2-5, wygrali po szaleńczym boju. Group One i wreszcie wróciło do formy sprzed wielu lat. No jeszcze bym poczekał. Bo... No niebiescy już mają naprawdę dobrą pakę, Alan wraca do formy. Ciągle jeszcze... Piotr Karpiński wrócił na bramkę. Karpiusz, i myślę, że to jest... Złoty chłopak. Tak jest. Jezus powrócił. Kiedyś Jezus, a teraz troszkę skrócił włosy, ale ciągle nadprzyrodzone siły. PZU Sport Team wczoraj, troszkę zagapili się chłopcy w pierwszej połowie, to już mówiliśmy. No panowie, CDC. No CDC, no to i to co tu... Zrobiłeś taki wydech po tym. Panowie, no jeśli chcecie, już nie chcę też przedłużać, bo wiecie, jestem męczący. Pierwsza szóstka to jest na pewno top. A widzimy, że od Ebury Polska, Pitrad, Warlink 4, CDC, Aromase, to jest powinno być wyżej i Benefit Systems, no to już widzimy, że tu powolutku zaczyna się ten lekki podział, dlatego też potrzeba kolejnej grupy, ale to zostawmy. Także panowie, ciekawa grupa, każdy z każdym może wygrać, wystarczy, że... Ktoś przegra, a ktoś wygra, to będzie... Każdy z każdym wygrać może... Dobra, panowie, nie ma co męczyć buły. Zobaczmy, strzelcy, Rafał Zakrzewski, zobaczcie, to jest futsalowiec na trawie, 20 trafień. Alan Stępniewski, no oczywiście gratulacje, Rafał, i czekamy, aż wyśrubujesz więcej. Jeśli strzelisz 30 goli, a na to wskazuje, no to coś trzeba będzie przygotować, jakieś pączki, kawałek, jakieś, nie wiem, parkietu, jakiś puchárek. Jakiś puchárek albo... Lodów. Albo uścisk. Ale albo... zaraz za nim... Dostaniesz... Zamiast jednej skarpetki, dwie skarpetki. Słuchajcie, zaraz zanim Alan Stępniewski z Group One, 11 goli, ale z czego 5 strzelił w ostatnim meczu. Dlatego ja tu Alana bym nie skreślał i może jeszcze dogonić Rafała. Alan Shearer, pamiętacie. No, spokojnie. Shearer, tak. Newcastle United. No i co, i Łukasz Grochala za nim, Bavaria Motors, to też będzie tutaj rywalizacja na pewno napięta między panami. Tak. I patrzcie, Tomek Sadlak, a Przemka Piekarza nie ma. No nie ma. No. Może zajął się czymś. Ale spokojnie, innym. Jeszcze jest 6 spotkań, może jeszcze dorobi. Asystenci, panowie. Tutaj ja jestem zaskoczony, że Paweł Sekita jest tak wysoko w asystentach. 6, znaczy na razie, bo to wiadomo, że pół metek i tak dalej. Raczej to w poprzednim sezonie był wysoko, do połowy sezonu był wysoko, jeżeli chodzi o strzelców, więc... No właśnie dlatego mówię, że to jest raczej strzelec niż asystent, chociaż może panowie z Link 4 wykorzystali tą ścianę i wykorzystali schemat grania na dużego, zastawnego napastnika i odgrywają do Dawida albo innych zawodników, ale to możemy długo rozmawiać. Rafał Abramczuk wygrał getry w naszym konkursie, założył i biega i proszek podaje. W konkursie turniej czterech skoczni. Typowania w wyniku reprezentacji Polski, podobnie jak Przemek Jonak, no było tam zwycięstwo w trzech, jedną nagrodę wysłaliśmy. Jest sprawa, przyjechał, tak? Z Legionowa. Tak. Z Legionowa przyjechał. Rafał, jest sprawa, żebyś wyniki nam pomógł obstawiać. Rafał, turniej skoczni. Rafał Zakrzewski, zobaczcie, oprócz 20 goli, 7 podań. No i zobaczcie, zaciąg z Energy Natu to jest potężny. Zobaczcie, 4 asystentów. Rafał Zakrzewski, 7. Jakub Laszczyk i Tomasz Kaczmarek, po 6 podań. No i Daniel Waniek, 5 decydujących podań. Także to jest naprawdę solidna siła ofensywna, podobnie jak w drużynie Bawaria Motors. Damian Kacprzak, 7 podań i Mateusz Pawelec, 5 podań. Wśród bramkarzy, tu zobaczmy. No tu będzie rzeźba, bo tak, i zarówno w Energinacie bramkarz się zmienia,
W Zdroficie bramkarz się zmienia. W Pitradwarze też dwóch bramkarzy. Zdrow. Na pewno Krzysiek Somla jest pierwszym. I Piotr Karpiński na pewno. Group One też tam chyba była jakaś Mateusz jedna Niemiec. Zmianka. Ale Mateusz, Piotr Karpiński. Jarek Dusiński też. A Bartek Jakubiel, myślicie? Michał Anatol. Jakubiel? Nie, Jakubiel. Bartek za dużo odpuszcza spotkań już. Tak, symptomatyczne tak, to jest tak. Po tym, jak dobił do setnego spotkania. Pamiętajcie zasadę, bo my to będziemy powtarzać. Macie 11 meczów ligowych, w 8 musicie grać. Jeśli jest was poniżej 8, no to nie bierzemy waszych statystyk pod uwagę. Po prostu to... O ile reszta stawki nie ma, no tak. Też 8. Także najważniejsza jest systematyczność i po prostu bycie bramkarzem. No i tyle. Także panowie, gramy, walczymy, lecimy z tematem. Przechodzimy do naszych... Przewidywań. No ja szybciutko się wyrwę na przed szereg Energy Nat. To wydaje mi się, że drużyna niezagrożona, aczkolwiek myślę, że straci punkty i nie Kuba, to, żebym kibicował. Spójrz w terminarz. Ostatni mecz sezonu. Z Bawarią Motors? Tak. No to będą nerwy. A wcześniej grają z Group One. Właśnie, więc terminarz jest taki troszkę... No dla Bawarii jest fatalny, bo tak. Trafia im się PZU, później Zdrofit, później Group One i Bawaria i Energinat. Słuchajcie, jak wiecie, na tym etapie nie ma słabych drużyn. Według mnie Energinat na pierwszym miejscu, na drugim miejscu Group One, na trzecim miejscu PZU Sport Team. Wydaje mi się, że Bawara nie wytrzyma i spadnie. Ale czy tak się stanie? Pamiętajcie, to są mistrzowie, więc oni już nie muszą, oni mogą. Także to są moje typy. Energinat, Group One i PZU Sport Team. No, ja ze swojej strony, tak, pierwsze miejsce, no powiedzmy, że to łatwe, no to niech będzie Energinat na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu Group One i na trzecim Zdrofit. PZU będzie na czwartym. Ciekawie. Ja też nie odkryję Ameryki i uważam, że Energinat zdobędzie mistrzostwo. No właśnie, zastanawiam się, zrobiłem tu dłuższą przerwę, dłuższą pauzę, ale mimo wszystko Bawaria Motors utrzyma to drugie miejsce. Dominik, spójrz w tabelę. Znaczy, spójrz w terminarz. Okej, ale... Wierzysz? No, tak, wierzę, że to jest mocna ekipa. Jeżeli będą przychodzić tym składem, którym przychodzili do tej pory, to są w stanie powalczyć o... No jeśli zagrają tak jak ostatni mecz za Romasę, to może tak być faktycznie. O drugie miejsce. I... A co? A nie, zastanawiałem się, czy Zdrofit na trzecim miejscu, ale... No ja typu jest trzeci, Zdrofit. Nie zmienię nic. Zostawię tą tabelę, która jest. Tak? Czyli Energinat, Bawaria i Group One. To są moje typy. Panowie, dziękujemy wam bardzo serdecznie za czwartkowe, wspaniałe wieczory i mówimy wam... Do zobaczenia. Do zobaczenia.